atrakcje turystyczne. Gmina Kołbaskowo jest także jednym z ciekawszych miejsc na Pomorzu Zachodnim pod względem historycznym. W okresie między I a II wojną światową, jak i wcześniej, wschodni obszar obecnej gminy Kołbaskowo, a zwłaszcza Dolina Dolnej Odry i okolice, stanowiły bazę turystyki wycieczkowej sobotnio-niedzielnej dla mieszkańców Berlina i Szczecina. Na terenie gminy nadal znajduje się szereg miejsc i zabytków godnych zobaczenia. Do najcenniejszych należą wspaniałe XIII-wieczne granitowe kościoły. Warto zobaczyć kościół w Kamieńcu, który znacznie ucierpiał podczas ostatniej wojny i był ruiną aż do 1978 roku. Jest zbudowany na planie prostokąta, bez chóru, z dobudowaną od zachodu wieżą, wykończony granitową elewacją. Miłośnicy architektury powinni odwiedzić również inne kościoły w gminie. I tak kościół w Kołbaskowie to kolejna wykończona granitem późnoromańska budowla salowa. Świątynia w Bendargowie, którą poświęcono jako jedną z pierwszych na tych ziemiach po II wojnie światowej, powstała już w XIII wieku. Zaś kościół w Stobnie, zburzony w czasie działań wojennych i odbudowany w 1989 roku, ma ściany wykonane z kamieni narzutowych z niewielkim dodatkiem cegły. Nie wszystkie budynki sakralne jednak zostały odrestaurowane i przywrócone do życia. Na pomoc czekają wspaniałe niegdyś budowle, a dziś tylko urocze i romantyczne ruiny kościołów w Smolęcinie, Pargowie, Moczyłach i Karwowie. Odwiedzając gminę Kołbaskowo, warto na pewno zobaczyć także odbudowany w połowie lat 80. XX wieku 14-wieczny kościółek w Bobolinie i istniejący w prawie niezmienionej formie kościół w Barnisławiu. Władze gminy postanowiły wykorzystać turystycznie te niezwykłe atrakcje architektury sakralnej i opracowały projekt specjalnego rowerowego szlaku kościołów wiejskich. To kolejna wspaniała trasa, dająca niebanalną możliwość poznania tych terenów. Na szlaku znajduje się większość wspaniałych zabytkowych kościołów, a także dodatkowe atrakcje. Rezerwaty ze swoimi bogactwami, pomniki przyrody oraz urokliwe parki dworskie. Gmina Kołbaskowo to również wspaniałe miejsce dla ostatnio rozwijającej się w zawrotnym tempie i coraz modniejszej agroturystyki. Na tych terenach ma ona swoje głębokie korzenie i coraz więcej osób potrafi docenić te fantastyczne możliwości spędzania wolnego czasu oraz prawdziwego obcowania z tutejszą przyrodą. Do jednego z wyróżniających się gospodarstw agroturystycznych powstałych na terenie gminy Kołbaskowo należy Najderówka, położona niedaleko Siadła Dolnego. Wspaniale usytuowana nad strumykiem płynącym w głębokim wąwozie, 300 metrów od wzgórza, z którego rozciąga się wspaniały widok na rozlewiska Odry, park krajobrazowy oraz panoramę Szczecina. Jest to znakomite miejsce dla fotografików i malarzy. Osoby, które lubią kontakt z przyrodą, a szczególnie rodziny z małymi dziećmi, powinny udać się do gospodarstwa agroturystycznego w Smętowicach, które specjalizuje się w hodowli egzotycznych zwierząt. W małym zoo zobaczyć można strusie afrykańskie, emu, lamy, kuse i inne zwierzęta. Gości czekają także stadniny koni w Kamionkach i Bobolinie, oferujące nie tylko lekcje nauki jazdy, ale także konie pod wierzch i wspaniałe trasy konnej turystyki. Również taka forma wypoczynku i poznawania uroków tych terenów zdobywa coraz większe uznanie odwiedzających gminę Kołbaskowo. Turyści, którzy chcieliby zatrzymać się w gminie na dłużej, mogą przenocować w dworku Ostoja, który jest pierwszym zachodniopomorskim i jednym z pierwszych w Polsce, ośrodkiem, w którym oprócz działalności dydaktyczno-badawczej można zobaczyć i poznać nowoczesne rozwiązania technologii w dziedzinie energetyki ekologicznej. Ciekawostką wartą odnotowania jest to, że ośrodek został zaprojektowany z myślą o samowystarczalności energetycznej i jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł energii. Sam dworek Ostoja jest także wspaniałym zabytkiem. Powstał w XVI wieku. 3 wieki później przekształcił się w klasycystyczny dworek, nawiązujący następnie do angielskiego neogotyku.